Witajcie w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. W tym chciałbym poruszyć podstawowe informacje na temat jednego z trybów o nazwie konkretnie Grand Arena Championships. On tutaj jest jako Championships na głównym ekranie, ale w każdym razie pełna jego nazwa to Grand Arena Championships i będzie on podzielony na takich kilka kroków. Natomiast, może e, najpierw krótkie wprowadzenie. No, i tutaj będę e, troszeczkę przez te strony dwie przechodził. Najpierw SWGO Wiki, potem oficjalne forum e, gry Star Wars Galaxy of Heroes. Żadna z e, tych stron e, nie jest przeze mnie reklamowana ani, e, ani specjalnie promowana. Tylko po prostu jako źródło wiedzy dla Was dodaję. No trzeba takie informacje mówić, ale nie będę o dużo dłużej, dłużej mówił. W każdym razie zacznijmy od tego, czym jest Grand Arena Championships. Mamy tutaj właśnie podstawową informację, że Grand Arena Championship, czyli w skrócie GAC, jest pojedynkiem. Pojedynkiem, gracz, gracz versus gracz w turniejowym modzie, gdzie każdy z graczy układa przeciwko sobie, no i walczy ze swoim rosterem. Tak, spróbuję tutaj dopowiadać, ale może, może bardziej się skupię na szczegółach. Ten game mode ma swoje sezony, z których składa się jeden, na które składa się jeden tydzień podzielony na trzy rundy i żeby móc wziąć udział w takim turnieju, trzeba mieć minimum 85 poziom. Dopiero jak 85 poziom się wam pokaże, no to wtedy zamiast kłódki na tym evencie będziecie go mieli dostępnego. Lecąc dalej, tutaj jest bardziej szczegółowo już o strukturze i rankingu podczas Grand Arena Championships. Eee, tutaj tego może nie będę jakoś bardzo szczegółowo omawiał, jedynie powiem o tym, że jeżeli chodzi o ranking, to jest to bardzo zbliżone do innych gier rankingowych multiplier, gdzie po prostu mamy daną rangę i im lepiej nam idzie, tym awansujemy coraz dalej, tak jak tu widzimy ten obrazek. Im jesteśmy lepsi, tym idziemy po prostu w prawo coraz do lepszej ligi. Zaczynamy od Carbonit 5. No i idziemy tak co, coraz to wyżej aż do Kyber. I wracając do tej strony, format format jest do dość ważny e, ważną informacją, ponieważ w Grand Arena Championship każdy z e, graczy kontroluje cztery pola e, znane jako e, terytoria i na każdym z tych terytoriów lewa strona mapy e, jest nasza, a po prawej jest naszego przeciwnika. Tutaj widać właśnie mapę Grand Arena Championships i do niej będę jeszcze wracał wielokrotnie. I te terytoria mogą być w dwóch różnych formatach: 5 vs 5 i 3 vs 3. W 5 vs 5 gracz tworzy teamy składające się z pięciu postaci. W ataku i w obronie. Natomiast w formacie 3v3 gracz tworzy teamy stworzone tylko z trzech postaci i zależnie od tego, ile jest postaci, mogą składy się oczywiście nowe zmieniać. I może być tak, że mogą być jakieś terytoria bez statków. Z tego już chyba, tego już chyba zrezygnowali. I format jest poukładany w głównym widoku Grand Arena. No i gdzie gracze mogą po prostu do, dołączyć podczas całego sezonu. I tutaj mamy właśnie informację o tym, jak jest podzielona Grand Arena. Najpierw mamy dołączenie do, do Grand Areny. Każdego tygodnia, prawie każdego, poza jednym tygodniem, gdzie Grand Arena, tak naprawdę nie ma. Może przejdę zanim tutaj dalej, to do tego obrazka z oficjalnego forum. Mamy tutaj taki obrazek, który jest również w grze. Mamy cztery eventy, w praktyce chyba są już trzy. Sprawdzę, czy w grze to jest inaczej opisane. Jak tak, to. Tak, dobra, więc ten, na ten obrazek jednak nie patrzcie, lepiej popatrzeć w grze, czyli jesteśmy w Championships i tutaj mamy takie i od informacji i mamy tutaj właśnie strukturę Grand Areny. Najpierw mamy oczywiście zapisy, których tutaj nie, ma, nie są widoczne, no i potem mamy pierwszy event, drugi event i trzeci, trzeci event. W pierwszym evencie mamy trzy rundy, jak tutaj widać jest to podzielone na trzy Pola ten event. I w każdym evencie mamy 8, 8 graczy, tak jak też jest tutaj podpisane, czyli Grand Arena jest podzielona na trzy jednotygodniowe eventy. W każdym mamy grupę 8 graczy, którzy walczą przez cały ten tydzień. Każdy event ma 24 godziny na to, żeby dołączyć. Gracz, ma, gracz może dołączyć tylko podczas trwają, trwającego, trwających zapisów, o nich będę za chwilę szczegółowo. No i potem są trzy rundy, każda trwa 24 godziny, gdzie mamy 24 godziny na obronę i 24 godziny na atak. I gracz jest tutaj zrzu zrzucony do walki z każdym z nowym przeciwnikiem podczas każdej rundy. I gracz otrzymuje nagrody na koniec każdej z rund, na koniec eventu. No i na koniec sezonu. Czyli dostajemy po, pie po, po pierwszej rundzie nagrody po całym evencie. No i po całym sezonie. E Matchmaking. No i oto o, o, informacja o tym, jak dobierani są gracze. Czyli matchmaking wygląda jest zależny od tego jaki mamy skill rating, e, który jest na początku każdej grand areny, na początku każdego eventu grand areny i grupa jest z, zrobiona z 8 e, graczy z bardzo zbliżonym skill ratingiem. E, więc im lepiej nam idzie, tym mamy graczy z wyższym skill ratingiem, ponieważ sami ten skill rating mamy. Wyższy. Ok, i to tyle. Yy, może be bez szczegółów dalszych, natomiast zaczniemy oczywiście od samych zapisów, o których tutaj mamy, że yy, każdego tygodnia mamy 24 godziny na to, żeby dołączyć. Yy, jak, jeżeli dołączymy, no to gramy podczas danego eventu, podczas tego całego tygodnia. Jeżeli nie uda nam się zapisać, tracimy cały tydzień, czyli cały event, w którym nie dołączymy. Kiedy dołączymy, nasz roster, czyli nasze postacie wraz z naszymi modami, i tak dalej, są zablokowane na całą, cały, cały event, na wszystkie trzy rundy, które mamy najbliższe. Łącznie z naszym Galactic Power. W związku z tym, jeżeli z, jakiś upgrade zrobimy, czy level, no to nie, nie będzie on rzutowo podczas tego tygodnia, w którym się zapisaliśmy. Gracz może zapisać ponownie swój roster. Obojętnie kiedy. No, również wtedy zapisze się na Galactic Power, mody i tak dalej, ale to tylko podczas tego, podczas zapisów. Matchmaking jest rozpoczynany i grupowanie, podczas jak się zapisy skończą. No, i grupu, jesteśmy zgrupowani z ośmioma graczami podczas każdego z eventów. I jest tutaj tak zwany Swiss System, czyli wygrany gra z wygranym, przegrany gra z y, przegranym. Dobrze to znany z jakichś turniejów, hmm, turniejów, no, w różne gry multiplayer, e-sportowe przede wszystkim. No i wszystko to jest zależne od naszego skill ratingu. Czyli zacznijmy właśnie może od tych zapisów najpierw. Pytanie... Gdzie nie gdzieś padało, skąd wiemy kiedy są zapisy, no jest kilka na ten temat znaczników, pierwsze to tutaj po prawej stronie widzicie te, taka właśnie niebiesko-czerwona ikonka to jest Ikonka znacza, ikona dotycząca Grand Areny, no i mamy tutaj informację, właśnie, że join-up, czyli żeby dołączyć. Oprócz tego, w inboxie, na całe szczęście, nam producenci wysyłają e, informację, że można dołączyć do Grand Areny. No to kliknę sobie go, i wtedy przeniesie mnie do tego e, Championship eventu całego, i mam tutaj przycisk sign-up. No to klikam go. I jest informacja roster saved, czyli wszystko co teraz mam, statki, moje postacie, wszystko jest obecnie w tej chwili zapisane No i tu mam informację, że dołączyłem, nie mam możliwości się z tego wypisać I na zapisy jest no 24 godziny czasami 23, ale to już takie szczegóły, w które chyba nie będę wchodził, ponieważ nie ma sensu. W każdym razie można spokojnie powiedzieć, że mamy cały dzień. W chwili obecnej oczywiście w przyszłości może się to z jakichś powodów zmienić, jakieś aktualizacji czy zmian, ale już w któryś rok mamy tak, że zawsze w poniedziałki od 23 do wtorku, do 23, zależnie oczywiście też od aktualnego czasu, czy mamy zimowy, czy letni, czy też w Stanach, ale żeby nie wchodzić to je mylić, mamy zapisanie od poniedziałku, od 23 do wtorku, do 23 tak mniej więcej Zawsze tutaj mamy zegar ile jeszcze zostało czasu do tego aż runda się rozpocznie No i jak zapisałem wszystko no to koniec. Tak jak było wcześniej napisane, jeżeli coś zmienię, no to to się, jak nie, to się podczas trwania całego eventu, czyli podczas całego tygodnia, gdzie walczymy z pierwszymi trzema przeciwnikami, nie zapiszę, Więc, Ale była informacja, że podczas tych 24 godzin, gdzie jest czas na zapisy, można jeszcze raz, można coś pozmieniać. Więc ja zmienię jakieś postaci, usunę mod. Czy mam tu jakiś mod? Mam na Jedi Knight Guardiance, więc usunę z niej tego moda żeby wam to pokazać widzicie galactic power mój się nie, nieco zmienił i mam e, informację, że mogę jeszcze raz się zapisać do grand areny z tym co mam no to sobie klikam no i mój roster znowu jest zapisany, natomiast jak już minie te 10 godzin no to będę z tym co mam czyli po, powiedzmy że wbiłem jakiś nowy, nowy datacron jakiś e, poziom datacronowi wyższy no, to podczas tego tygodnia się mi to już nie zapisze. Gram z tym, z czym się zapisałem, i to jest bardzo istotne. Więc, na przykład, jak podczas tego eventu, powiedzmy, że Hondo Onakę bym e, zrobił na 6 gwiazdek, no to nie będę go miał na 6 gwiazdek, tylko cały czas podczas tego eventu, czyli podczas tego tygodnia, będę miał go na gwiazdkach 5 dopiero za tydzień, czyli w następny poniedziałek będę mógł sobie wtedy zapisać na, na, nowo, na nowo postać. No w tej chwili nic nie zmieniłem w swoich postaciach, jakbym coś zmienił, czy jakiś detakron ulepszył, czy, czy jakiś mod zmienił, no to wtedy znowu bym miał tutaj przycisk do zapisania rooster. I tak jak było wspomniane wcześniej, mamy podział na dwa formaty, 3v3 i na 5v5. Skąd mogę wiedzieć o tym, jaki w danej chwili jest, format, mam tutaj w prawym górnym rogu jak widać 3v3 i ship battles, battles przepraszam, czyli mam roster złożony z trzech postaci do tego statki i w każdej chwili mam dostępny przycisk do edycji mojej obrony, więc sobie w to wejdę, od razu mi się tutaj zakładka załączyła z postaciami 3v3, no i tak wygląda właśnie cała plansza Cała mapa Grand Arena. W chwili obecnej widzę tylko swoją obronę. Jak widzicie, po prawej stronie jest wyszarzone, nic tutaj nie widać obecnie. Natomiast um, jest podział na cztery pola. Nie ma co do tego tak bardzo podchodzić się um, szczegółowo i patrzeć, ile jest składów, ponieważ od tego, ile jest składów, zależy, w jakiej jesteśmy obecnie w obecnej randze. Tak, rance w rankingu, w jakim jesteśmy. Ja jestem obecnie w Hyber 2, no i przez to mam tutaj, jak widać, składów 5 i mogę sobie ustawiać tutaj obronę, jak drzyknie mi się podoba. I w tym, gdzie ja jestem, mamy tak: mam pole na dole postaci. Z tyłu pole również postaci, zresztą widać to ładnie, bo są te postaci. Na górze też mam postaci, natomiast w górnym lewym polu mam statki. I jeżeli chodzi o statki, no to jak dobrze wiemy floty e, są zawsze z trzema statkami w pierwszej linii. No i z tyłu są reinforce, ma, możemy mieć maksymalnie ich. 4. Natomiast w formacie, jeżeli byłby akurat format 5v5, mogę tutaj w każdej chwili przejść na zakładkę 5v5, no to oczywiście statki są i są dokładnie takie same, czyli też oczywiście trzy statki na start, kapital, no i reinforsy. Statki są niezmienne, niezależnie od formatu, ale wróćmy może w tej chwili do 3v3. I jak tutaj sobie najadę na pierwsze pole, no to mam informacje o tym, o zdobywanych tutaj banerach. W każdym razie, no żeby nie ułatwiać przeciwnikowi, no trzeba jakieś składy tutaj ustawić. I w chwili obecnej może usunę skład, tutaj mam taką, przycisk remove skład, kliknę na X, no i skład jest usunięty, klikam na done. I zobaczcie co się dzieje, jak to zrobię. Mam informację, że nie mam jakiegoś, ee, jakiegoś składu w obronie wystawionego. Zresztą mam na głównym widoku też tutaj taką czerwoną kropkę. Jak i tutaj w Championship z czerwoną kropkę. Przejdę może sobie tędy do Arena Table. Tutaj też właśnie mam Grand Arena Championship i na czerwono mi pokazuje, że coś jest nie tak. I dalej właśnie pokazuje mi edit defense i tutaj to pole, właśnie gdzie usunąłem Tim Malgusa, żeby tutaj wejść, ponieważ jest coś nie tak. I u góry właśnie mam wykrzyknik czerwony, że nie, nie wstawiłem jednego składu w obronę. No to poprawmy się. I e, może zanim się dokładnie poprawię, to jak widzicie, tutaj mam skład Ray e, wrzucony. No to jak dam add skład, no to nie, nie mam drugiej Ray. E, nie, nie może być tak, że wystawię same składy, na przykład Ray, tylko muszą się one różnić. Więc wejdę sobie z powrotem w Seed Empire Team i znowu wystawię sobie to, co było przed chwileczką. Czyli Darw Malgus, Darw Revan i Bastilla Shantam chyba była. To szczegóły nie ma takiego znaczenia. I jak widzicie w tym formacie akurat nie mogę ustawić więcej postaci, ponieważ jest to Grand Arena czy V3. I mogę tutaj jak zwykle dodać sobie detakran, tak samo jak na arenie czy na Territory Wars, tak i w Grand Arenie Championship są też. I datakrony, e, więc e, wstawmy jakiś datakron. Oczywiście, datakrony, tak samo jak i postacie, nie, mo nie może być wszędzie jeden i ten sam datakron, tylko muszą się one różnić. Co by tutaj dać? Może poszukam sobie jakiegoś datakronu dla sitów, może tak na szybko. I mam tutaj po prawej stronie statystyki. No i o Kronach może nie będę w, szczegó w szczegóły wchodził, Do Kronów jest osobny filmik. Nie ma co wydłużać tego. I daję set. No i team malgusa jest. Tutaj na samym dole sobie leży. W każdej chwili mogę go też edytować. Nie muszę specjalnie dawać Rimów skład i usuwać. Tutaj jest taki specjalny przycisk z postaci z długopisikiem. No, i mógłbym coś tutaj zmienić, czy dołożyć jakąś postać, jak mi się nie podoba, więc usuwam Bastille Shanfalen I mógłbym dać coś innego, ale pozostawię ją z powrotem. Daję set. Mam wszystko ładnie ułożone. Przejdźmy, może, właśnie do, do statków. I zrobimy, może to samo. Tutaj akurat w statkach mam taki duży przycisk Edit. No, chyba wiadomo do czego służy. Ale usunę flotę. Mam Delete. Usunięte. Daje dan. No, i mam znowu informację, że brakuje jakiegoś tutaj skład No to wstawię z powrotem e, swoich, e, swoją flotę executora. Egzek no i co? Poklikam po statkach. Może, może inaczej jednak zróbmy. Tak. Tak, tak, tak. tak. O. Set. Ok. Trzeba chwilkę poczekać. Aha, nie, mia nie wstawiłem wszystkich postaci, więc set musiałem kliknąć jeszcze raz. No i mam informację, że e, tutaj, jak ta flota ułożyłem, mam kapital, mam trzy statki, to, za to musi być. No i w reinforcie mam dwie postacie. W statkach da się undersize w obronie robić. E, jeżeli chodzi o zwykłe składy, to nie, nie da się tego zrobić chyba. Chociaż mogę z ciekawości sprawdzić. Sunę może. Może nie, może Sidempayer niech sobie będzie. Usuńmy od karteli. W ciekawości, czy jak wampę wrzucę, to czy będzie się dało. Nie, jak widać nie da się. Muszą być trzy. Muszą być trzy postacie, więc wampy jakbym chciał dać w obronie, no to się nie da. Muszą być trzy postacie. No i to samo będzie się dotyczyć formatu 5V5. E, wróćmy. Wróćmy może do Wikipedii eee, i potem mamy o kolejnej fazie informacje, o fazie obrony. Może najpierw właśnie sobie przeczytajmy o niej, a potem jak potem wrócę do niej do gry. Podczas każdej rundy e, mamy 24 godziny na ustawienie swojej obrony czy jej zmiany. Oczywiście jak już mamy ustawioną nie trzeba tam wchodzić, nie wiadomo po co jej zmieniać, nie trzeba tego robić. Ale czasem warto, jak zobaczymy, co przeciwnik robi. No, ilość składów w obronie oraz flot jest zależna od tego ligi, w jakiej jesteśmy. Jest to pokazane w rogu, w samej Grand Arenie, na głównym ekranie. Czyli wrócę się. Tutaj jesteśmy, ja jestem akurat w Kaiber, dwa takie wielkie literki. No i tak, jak przypominam, mamy karbonit, brązum, chromium, aurodium i Kaiber. Im wyższa liga, tym więcej po prostu mamy do wyrzucenia. Zresztą jest to tutaj w tej tabelce dość dobrze e, opisane. Im wyższa liga, tym więcej mamy składów i statków do, do e, obrony wrzucić. Co Pytanie może takie paść: co jak nie wrzucimy danego. Hmm, Składów w obronie, tylko byśmy zostawili taką jedną pustkę. Wtedy dostanie maksymalną ilość banerów nasz przeciwnik za to. I właśnie, e, może teraz o banerach powiedzmy. E, od razu przy defensywie, przy ataku i tak powtórzę, ale żeby to było bardziej jasne. Jeżeli bym miał tutaj e, jakiegoś. Mm, Jakiegoś składu niewystawionego tutaj jak kliknę sobie w jakieś pole, to mam informację co gracz zyskuje za wygraną na takim polu. Za wygraną w ataku, czyli pokonanie jakiegoś składu, otrzymujemy 15 banerów. Za to, że udało nam się pokonać za pierwszym razem jakiś skład, otrzymujemy 30 banerów. Jak nie uda nam się za pierwszym, tylko za drugim otrzymujemy 10 banerów. Za trzecim już nie ma tych bonusów. Za każdą postać, która przetrwa z naszej strony, oczywiście podczas ataku otrzymujemy jeden banner. Jeżeli da, dana postać. E nasza oczywiście tutaj będzie tylko już o naszych ma maksymalną ilość HP otrzymujemy jeden baner jeżeli ma dana postać e, maksimum protection to jeden baner czyli jak mamy 3v3 i wszystkie trzy postacie e, przeżyją to otrzymujemy trzy banery jak wszystkie postacie mają full HP to otrzymujemy trzy banery jak wszystkie postacie mają full protection to otrzymujemy trzy banery oczywiście jak tylko dwie na przykład mają full protection no to otrzymujemy dwa banery za, ka za każdy mm, slot, który nie jest użyty, otrzymujemy cztery banery. Czyli powiedzmy, jakbyśmy grali samą wampą, mm, samą wampą zagralibyśmy na ten tutaj team CLS-a, czyli byśmy dwóch postaci w ataku nie użyli. E, tylko, tylko jednej no to za każdy nieużyty slot otrzymujemy cztery banery czyli jakbym wampą pokonał CLS no to otrzymuje 2 razy 4 banery za to, że tylko jedną postacią zaatakowałem za pokonanie e, baner. slot, no za pokonanie tego pola otrzymuję 120 banerów plus 28 banerów za za obronę no, na, na, na ten myślnik bym nie patrzył z tego względu, że tutaj jest taka informacja że jak pokonam to pole no to otrzymuję 260 banerów i w ataku tutaj taki właśnie skrótowo mam, że mogę uzyskać od 16 do 59 banerów maksymalnie za daną walkę czyli powiedzmy 59 razy 5 ponieważ jest tutaj 5 składów plus 260 banerów za to, że to pole przeszedłem. I ważna tutaj informacja, e, że musimy zdobyć minimum 10 banerów za walkę żeby otrzymać e, nagrody za e, nagrody na koniec danej rundy więc e, Tutaj mamy właśnie informację, że za pierwszy atak otrzymujemy 10 banerów, nieważne czy wygramy, czy przegramy. Jeżeli nie macie czasu na to, żeby grać Grand Arena, to nawet zaatakujcie i przegrajcie, otrzymacie 10 banerów, wtedy za te 10 banerów otrzymacie na koniec rundy nagrody, nawet za to, że przegraliście, więc zdarza się czasem, że nie ma czasu. Wejdźcie, jedną urno szybko zagrajcie, e, przegrajcie, ją nie można wyjść. To jest ważne, bo jak wyjdziecie, to nie otrzymacie tych 10 banerów. Wejdźcie, przegrajcie i tyle, dostaniecie 10 banerów, i za przegraną dost otrzymacie również nagrody. E, I na sam koniec mamy informację, że mm, za każdego przeciwnika, którego pokonamy, otrzymamy jeden baner. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy. I informacja da sobie końca o tym, że to, ile mamy składów w defensywie, zależy od tego, w jakiej jesteśmy lidze. Na statkach jest troszeczkę inaczej. Jak tutaj sobie zobaczymy, za to, że jak pokonamy jakąś flotę, możemy uzyskać od 16 do 79 banerów natomiast no, za pokonanie tego pola jest 219 banerów, czyli troszkę mniej niż za pokonanie postaci, ponieważ z prostej przyczyny mam tutaj 3 floty, a tutaj mam 5 składów, więc to jest chyba dość e, dość jasne ale za to w, w, jak gramy e, no to w ataku na statkach możemy zdobyć sporo więcej banerów, przez co? przez to wszystko co tutaj mamy, ponieważ statków jest troszkę Więcej, w Reinforcie mamy aż 4 floty, możemy nie użyć za nie, żadnej i wtedy dostaniemy za to plus 4 dodatkowe banery, to jest dość tutaj yy, istotne. Ale cóż, to tyle, na razie jesteśmy w fazie zapisów i pobawiliśmy się chwilę obroną, natomiast jakie są nagrody? Nagrody są zależne od tego, w jakiej jesteśmy lidze. Więc zacznijmy może od samego dołu, czyli Carbonite. E, Carbonite 5 jest ostatnią, najniższą ligą. I jak się zakończy sezon, no o tym do tego będę wracał, jak zakończymy sezon, to każdy gracz otrzymuje 55 e, kryształów. Każdy, kto jest w Carbonicie 5 za wygraną w danej Rundzie otrzymujesz 70 kryształów i 350 waluty Championship Tokens, którą wydajemy w sklepie o, takiej, o tej samej nazwie. Za przegraną mamy 30 kryształów i 125 tej waluty, czyli, tak, jak mówiłem, jeżeli nie macie czasu, lepiej wejść, przegrać i dostać te 30 kryształków i 125 waluty, prawda? Natomiast tutaj są jeszcze nagrody za weekendowe. Tak jak wspominałem Wam, ma w każdym evencie dostajemy ośmiu graczy, i zależnie od tego, jakie miejsce zdobędziemy, takie otrzymamy nagrody. Za pierwsze miejsce no, to jest 750 kryształów. Ta waluta Championship Tokens. MK1 Guild Event Token, czyli MK1 Guild Event Tokens powinienem powiedzieć, zety, omegi, części do slice'u, trochę gear'u, no i zależnie od tego ile wygramy, no to takie otrzymamy rundy na koniec tygodnia, czyli jak nie wygramy nic, no to dostaniemy 100 kryształków, zawsze coś, prawda, więc... Powiedzmy, że 3 razy przegram w carbonicie 5, no to dostaję 3 razy 30 plus 100 kryształów, więc jak widać, lepiej się po prostu zapisać. <laughs> eee, I na samym końcu mamy eee, nagrody za cały sezon, czyli po ciężkich 3 tygodniach walki. Jeżeli będę w Carbonite 1, eee, czy Carbonite 5, Carbonite 5, no to otrzymam tytuł: eee, Trapped in Carbonite, 100 kryształków. 800 Championship Tokens i 200 000 kredytów więc jak widać, jak nie mamy czasu i tak grać i i tak dostaniemy nagrody, a im lepiej nam idzie tym lepsze po prostu nagrody no i tutaj też ważna informacja, ale ona jest na tej stronie tutaj w tej tabelce żeby otrzymać nagrody za rundę musimy minimum 10 banerów zdobyć Podczas eventu minimum 20, a podczas całego sezonu 20, żeby otrzymać nagrody. Więc wystarczy, że tylko dwa razy szybko wejdziemy i przegramy czyli w, pie w pierwszej rundzie coś przegramy, w drugiej rundzie coś przegramy no i już nagrody dostaniemy i za rundę, i za event, i za sezon. Ale warto oczywiście zapisywać się. I tutaj mamy bardzo szczegółowe już, właśnie informacje o tych banerach, o których mówiłem przed chwilką, ale do tego wrócimy sobie podczas już samego, samej fazy ataku. Mamy tutaj taką, taki akapit z postaciami, które mają bonusy podczas Grand Arena Championship. Jest tych postaci tutaj troszkę. O co chodzi? O postacie, które mają umiejętność bardzo często omawianą, znaczy określaną przez graczy jako omikron. Wejdę sobie na stronę SWGG, wejdę sobie w B na solo. No i tutaj mamy. Jedną z umiejętności, tak obscured, może na niej się zatrzymam, i jak będę miał ją wymaksowaną, czyli właśnie wrzucone 20 omikronów, między innymi, no i po drodze też są inne materiały, które trzeba ulepszać, no to podczas Grand Areny ma on specjalne umiejętności, jak tutaj zresztą widać, czyli podczas Grand Areny, jeżeli wszyscy sprzymierzeńcy są. Light side, podczas startu bitwy to kiedy ta umiejętność Obscure właśnie jest użyta Ben Solo cooldowny są zredukowane o jeden. Jeżeli Galactic Legend Rey jest jako lider ten atak zadaje True Image. o True Damage już w innym filmiku mówiłem o postaciach i narzuca i, i, i Immunity na cztery tury, czego nie można skopiować, zdispelować, uniknąć i zrezystować. Czyli jak gram mm, na przykład w, na zwykłej skład arenie y, Benem Solo, no to to, co jest tutaj napisane podczas grand areny, nie działa. Ale jak jest gram Benem Solo podczas Grand Areny, no to oczywiście ten Obscure działa. No i oczywiście muszę mieć wymaksowaną tą umiejętność, żeby działało. No i tutaj właśnie w tej Wikipedii możecie zobaczyć m.in. jakie postacie co, co, co mają. I tutaj jest dodatkowo o nagrodach. Można sobie popatrzeć na spokojnie. I generalnie z tej strony to tyle. I tak jak mówiłem w odnośniku do tego filmiku daję Wam linki do tej strony, jak i również do tej, gdzie można sobie po, poczytać o, o ostatnich zmianach, jakie w Grand Arenie Championship były. Jest to długie, nie ma się tutaj za bardzo streszczać. Przede wszystkim pisali tutaj o, o zmianach, jakie są, ale jest na przykład pole, y, też pokazane, ile trzeba w danym składzie zrobić. Więc cóż, je, wracam do gry. Jest w chwili obecnej y, faza zapisów, jak mówiłem. No, czekamy teraz. Na następny, znaczy czekam teraz na następny dzień, gdzie będzie faza obrony, i, i tam będzie nieco więcej informacji, właśnie o obronie. Jesteśmy teraz w drugim dniu, gdzie jesteśmy, jak widać, w pierwszej rundzie hmm, pierwszego eventu. <laughs> Jest to też tu ładnie zaznaczone, no i to też 24 godziny trwa. I już nie mam tutaj przycisku oczywiście do zapisów, tylko do sprawdzenia e, obecnej rundy. Jak widać jest podział tej rundy na 3, no ale drugiej jeszcze jeszcze nie ma dopiero. E, rozpocznę pierwsze i zależy jak ona mi pójdzie, tak e, będę grał dalej. Dlaczego tak mówię? Jak wejdziemy tutaj właśnie z tą zakładkę Event e, Rewards, no to mam e, to, o czym mówiłem, czyli 8 przeciwników. W jednej grupie i wśród tych ośmiu przeciwników, znaczy wśród siedmiu przeciwników poza mną, oczywiście będę walczyć, i tak jak wspominałem, oni mają taki sam albo bardzo zbliżony skill rating jak ja. Skill rating, jak sobie wejdziemy na swój profil, jest tutaj po prawej stronie pod rangą, w jakiej, czyli lidze, w jakiej obecnie jestem. Mam teraz, jak robię ten filmik, 3525. No, i moi przeciwnicy będą mieli, no, jak widać, pewnie taki sam. Dokładnie tak. Natomiast, no właśnie, jest taki sam skill rating, ale oczywiście nie znaczy to, że mamy taki sam Galactic Power. Ja mam 10 221, a mój najbliższy przeciwnik ma ile? 10 537 więc to może prowadzić czasami do bardzo nierównych walk, czasami są bardzo fajne i wyrównane, ale właśnie jak dobrze ci idzie, no to będziesz trafiać na coraz to trudniejszych przeciwników. Jak słabiej, no to będzie coraz po prostu słabiej. Często też w komentarzach piszecie pytania, dlaczego trafiam na gości, którzy mają tam milion Galactic Power i więcej ode mnie. Pamiętajcie o takich graczach, którzy czasami nie grają. Czy, grają, czy na przykład, nie wiem, cały ostatni, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie nie grali nic, no to oni spadają wtedy bardzo mocno i trafiają się takim przeciwnikiem, takim przeciwnikom jak wy. No, wy możecie mieć wtedy szczęście, że z wami też nie zagrają albo zagrają po prostu słabo, bo tak też się zdarza. No i cóż, wszyscy mają na razie win zero, no i każdy Tutaj jest z, do, dobrany z, do pary z jakimś przeciwnikiem. Mój pierwszy przeciwnik to, to jakiś tam gracz Sun, i tutaj mam taki przycisk, właśnie e, Opponent Collection, no i że mogę edytować obronę. E, I tutaj licznik właśnie bije. W tej chwili mam 8 godzin 6 minut i mogę się dowolnie bawić tutaj moją e, obroną, e, i e, mogę sobie zmieniać dowoli, ale oczywiście mogę dobierać tylko tutaj z tego co zapisałem wcześniej. Jak na przykład coś dzisiaj bym zrobił jakiś mod fajny, znalazłby jakąś postać ulepszył no to tutaj podczas tej, gran podczas tej zmi zmiany w obronie nie będzie. No i jakoś tutaj sobie ułożyłem moją obronę. Jest pięć składów na pierwszym polu, i tak sobie przejdę przez to, żeby tak pokazać nie będę może w szczegóły wchodził. Ale widać, jest kolejne 5 na następnym polu, krony też powkładane. No i tak samo jest 5 kolejnych jakichś składów na górnym polu. No i zostają oczywiście z tyłu e, statki. I też tu, jak coś jest poukładane, mógłbym sobie teraz pozmieniać, jeżeli bym chciał, ale tak jak mówię, według tego, co sobie zapisałem wcześniej, no i mogę przejrzeć, co mój przeciwnik ma. Przede wszystkim, podo jest ta: są jest te 24 godziny na to, żeby coś w obronie po. Zmieniać, bo mogę sobie popatrzeć co ma przeciwnik i ewentualnie szukać, e, szukać kontr na to, co on ma, albo na tego co on nie ma, i z czym się przygotować do ataku. No i sobie mogę przejrzeć właśnie jego konto e, i popatrzeć jakie, jakie ma e, postacie, jakie ma mody. Oczywiście mogę mo można teraz pozmieniać już po zapisach, no i ktoś może mieć inne mody, pod, inne mody, jak sobie patrzę teraz na jego konto, a inne mody zapisane wcześniej do Grand Areny, o tym też, też mówiłem, że z, m, może mieć ten właśnie Tambor 285 speed, ale podczas zapisów gościu mógł mieć znacznie więcej speed, na przykład na tym łocie Tamborze. E, ale zawsze przynajmniej mogę przejrzeć jakie ma postacie, jakie ma galaktyczne legendy i mogę zobaczyć sobie jakie ma e, statki, mój przeciwnik, no i jakie ma e, też i do krony. Hmm. I do tego w miarę jakoś dobrać, swo dobrać swoją taktykę do obrony, i co brać do ataku, i co tutaj zrobić. No to co? To w tak zwanej set setup phase, czyli ja tak nazywam ją raczej obronną, fa fazę obronną, y nie ma w sumie wiele do zrobienia. Co najwyżej, właśnie można popatrzeć, co, co ma przeciwnik, i ewentualnie do niego dobrać obronę. Więc zaraz ruszymy w tej rundzie pierwszej z atakiem, zobaczymy, co tam się będzie dało zrobić i jak to będzie wyglądać, żebyście mogli zobaczyć. Następny dzień jest dalej runda pierwsza, event pierwszy, ale jak widać mamy fazę ataku. No i jak kliknę sobie enter, no to tym razem przechodzę już do samej planszy i po prawej stronie pojawiło mi się pola, pojawił mi się pola przeciwnika. No i cóż, zerknijmy co tu się dzieje na tym ekranie. Po pierwsze, widać ilość banerów, jaką każdy ma, i wygrywa ten kto zdobędzie większą ilość banerów. Pytanie może się pojawić, co jak będzie taka sama ilość banerów. To się może oczywiście wydarzyć. Wtedy wygrywa osoba, która ma większy Galactic Power. Oczywiście, większy Galactic Power podczas zapisów, więc on może się różnić tym, co jest teraz, a tym, co było podczas zapisów, ale generalnie zwyczaj są różnice takie, że jednak wiadomo, kto tych, tego Galactic Power miał więcej. W moim przypadku wyglądałoby to tak, przy remisie, ale to niezwykle rzadko się trafia. Ja mam 10 milionów 200. 000, Natomiast mój przeciwnik ma 10 milionów 500, więc no, jeżeli byłby remis to mój przeciwnik wygrywa. Natomiast zobaczmy co wygląda już, co tutaj mamy na samych polach. Po pierwsze jest 5 składów tak jak i poprzednio, tutaj jak i na moim polu. I też jest podpisane, że to są składy przeciwnika, które będzie można sobie atakować. I tak samo jest i na dolnym polu. Jest piąteczka tutaj, jak widać. I cóż, muszę to jakoś pokonać na pewno, żeby to zadziałało, żeby wygrać. No i cóż, wchodzę w skład pierwszy, na przykład Reiki. No i muszę wybrać swój skład, no i spróbować zaatakować. I mm, zobaczmy, co jest dalej na mapie. Co się, co się tutaj jeszcze dzieje? Tylnych pol, jak widać, nie mogę do nich wejść, jest Enter zablokowane. Muszę przejść po wszystkie składy na poprzednim polu, żeby mieć to pole tylnie dostępne. To samo jest u góry, muszę przejść górne pole. Żeby zobaczyć z tyłu jak widać tu mam podpis Fleet Size, no czyli mam tutaj floty na mnie czekają, ale nie mogę wejść dopóki tutaj nie dotrę. Natomiast dobry tutaj jest też przykład pokazany, ponieważ mój przeciwnik już coś zagrał, zdobył jak widać 260 banerów. I tutaj zerknę sobie na pole dolne. Dżaba i Rey składy stoją, ale pozostałe trzy mój przeciwnik zaatakował. Jest ilość bitw, jaką wykorzystał, żeby dany skład pokonać. Tutaj wszystko spadło na raz. Zerknijmy, jak to wygląda na polu górnym, bo widać, że tam coś też zbił, ponieważ jest 3 na 5 i wygląda to tak, że Riva stoi, Aiden stoi, Render stoi. Natomiast Radus widać, że spadł na raz, natomiast dwie bitwy miał na Generale Skywalkerze. Jest to też tak troszkę inaczej oznaczone niż walka za pierwszym razem. No i dla przypomnienia z racji tego, że na dwa razy pokonał Skywalkera, no to zdobył mniej banerów. Tylko niech się załaduje gierka, coś to dłużej trwa niż zwykle jest. Za to, że jak się wygra za pierwszym razem jest 30 bannerów na danym składzie, natomiast no, mój przeciwnik nie wygrał, no to dostał tylko 10, czyli aż o 20 mniej za to, że Skywalkera udało mu się pokonać za drugim razem. Zobaczymy jak dalej będzie grał jak mu dalej pójdzie no ale sam też będę musiał zagrać tutaj w tym filmiku nie pokażę wam całej Grand Areny ponieważ na moim kanale na YouTube możecie sobie sprawdzić co, cały przegląd ale pokażę wam przynajmniej jedną walkę jak poszło i jak wyglądają te banery na samym końcu i teraz to, to też zrobię i teraz obiecana walka zawalczę tutaj sobie z Rej, moim imperatorem w połączeniu z Maron Jade i dobrze znanym Star Killerem, i tutaj dobrać oczywiście warto by było datacron, skoro można. Podczas tych walk będziecie słyszeć tylko mój, mój dźwięk, bo to jest nagranie z samej Grand Areny, które wcześniej na YouTube wrzuciłem. W każdym razie, przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać, jak wygląda hmm, walka i co się po niej stanie. Tutaj jeszcze zerknięcie, zawsze warto zerknąć na to, jakie ma przeciwnik Datakron. Czasem mody, zależnie od tego, z kim się walczy, żeby no, nie przegapić tego, co nie trzeba. No i co, wchodzę do walki. Oczywiście, jak już wejdę, no to nie mogę wyjść i próbować jeszcze raz. Jak wyjdę, no to stracę po prostu postacie, więc tego no, nie ma sensu robić. Czasami ma sens wyjść tak samo jak w Territory Wars, już jak niektórzy grają, po to, żeby nie nabijać termiteru przeciwnemu teamowi, jeżeli się nie uda wygrać. Po to, żeby jak wejdę drugim timem, to przeciwnika tym cały nie ruszył przed moim, bo to może być gorsze w skutkach niż to, że na przykład ktoś ma troszeczkę mniej protection. Ale w każdym razie patrzmy, co tutaj się właśnie e, dzieje. Powolutku e, jest, e, no toczy się walka. Mamy tak jak e, w skład arenie, timer ustawiony na 5 minut. E, więc e, w takim czasie musimy się zmieścić. Jeżeli przegramy, no, to będzie timeout. i wtedy przeciwnicy, przeciwnikom zapisze się termiter, protection i health w takim samym miejscu oraz cooldown w takim samym miejscu jak im były. E, więc to. To jest dość istotne, szczególnie jak się właśnie coś przegra. Chociaż wiadomo, każdy chce jak najwięcej wygranych mieć. Za pierwszym razem nie powtarzasz, ale prawda jest taka, że zawsze się starzy jakaś walka, gdzie się nie uda wygrać. Tutaj akurat będzie bardzo dobry przykład walki przegranej, bo będziemy mogli zerknąć sobie na to, ile banerów tutaj mam i co dalej się z tą walką starzy. Czekam właśnie teraz, tylko aż się to zakończy. Ta walka i w chwili obecnej właśnie mocno myślę, czy jest sens rzucać statek, czy raczej nie. <laughs> tutaj akurat doszedłem do wniosku, że niespecjalnie. No, jeszcze chwilka walki. Jak tutaj widać, nie ma już maksimum protection ben Solo i rejka. Um, i to będzie też widoczne po zakończeniu tej walki. Okay. No, jeszcze, jeszcze chwila, i będzie koniec tej walki. Ale dobrze przejść całą, po to, żeby właśnie pokazać, jak to wygląda. No, i tutaj zaraz moja walka się zakończy, i będzie wiadomo i o niej nieco więcej. Mhm. Jak widać, dwie minuty na zegarze jeszcze, ale walka zaraz dosłownie się zakończy. Okej, okay. i jak widzicie 11 banerów i jeden baner za e, pokonanego przeciwnika, czyli to o czym mówiłem, za pierwszą walkę podczas całej Grand Areny otrzymuje się ten jeden banerek, e, znaczy otrzymuje się te 10 banerów, ale tylko przy pierwszej walce, nieważne czy ona, została, e, czy ona jest wygrana czy też przegrana. Teraz widzicie na polu właśnie, że walka jest jedna, no pokonałem Bena Solo, więc Bena Solo nie ma, Kalkestis ma ledwo jakieś żółte HP, a Rejka nie ma nic, Protection, no i tak to zostało, a widzicie w, górny, znaczy w prawym górnym rogu pod moim nikiem zaraz, że zdobyłem te 11 banerów. Więc tak oto to wygląda, jakbym chciał tam podejść do tej walki jeszcze raz, no to oczywiście z takim samym Termiterem postacie będą HP i Protection, czyli nie będzie na Solo, będzie Rey, Karl Kestis w tamtej walce, jakbym do niej jeszcze raz próbował podejść, ale tym razem podejdźmy do jakiejś walki, którą uda mi się wygrać za pierwszym razem i tutaj będzie walka z Jabą. Jabba Dihad. Zaraz ją tutaj zobaczycie, i wtedy już na samym polu będzie oczywiście ten cały team. Jabba będzie taki wyszarzony jak przed chwilą mogliście zobaczyć na tym, jak pokazywałem swoją obronę, tam gdzie mój przeciwnik pokonał moje teamy. No i cóż, zaraz uda mi się tam na pewno przejść i zobaczycie właśnie, że znowu mogę wybrać tylko trzy postacie maksymalnie, oczywiście mogę wybrać tych postaci mniej, jakbym na przykład grał najpopularniejszą postacią, która jest solo, czyli Vamp'a, ale tutaj akurat zagram Jedi Master Kenobi, Commander Asokon Tano i Mace'em Windu. No i tutaj oczywiście dobiorę sobie jeszcze jakiś Datacron, dorzucę do tego składu, żeby mi się walczyło dużo łatwiej co będzie wiadomo oczywiście istotne, ale wiem, że większość po po graczy, którzy będą pewnie zaczynać dopiero swoją przygodę, no to yy, tych datakronów mieć nie będą. No bo jak skoro trzeba do tego postaci na reliki żeby móc w ogóle użyć, ale w każdym razie rozpoczynam swoją bitwę, no i e, jeszcze raz może to wspomnę, żeby tak powiedzmy utrwalić jeżeli bym z tej walki wyszedł no to tracę team nie mogę nim próbować jeszcze raz to jest bardzo istotne, tak samo to wygląda w Territory Wars e, i, natomiast e, e, jeżeli z walki wyjdę, no to to jest pomocne, że przeciwnicy zaczynają od początku swój termiter. Jak z walki wyjdę, czyli jak mi coś nie, nie wyjdzie, czasami warto wyjść z walki, a nie kończyć jej, zostawiać z nabitym termiterem i wysoką pulą HP i protection przeciwników. Ale tutaj w każdym razie będę atakować sobie powoli Jabę. I już spoiler alert, że ta walkami tutaj. Wyjdzie i zobaczycie na końcu, właśnie z jaką ilością postaci będę w stanie tutaj tej walki, jak ją zakończę, i ile będzie na nich HP, ile będzie na nich protection, i to zdeterminuje ilość banerów, które uzyskam oczywiście za tę walkę. Już udało się pokonać Bushleya Organe zostaje tylko Krysantan i Jabba Dihad. I tutaj też u Kersantana w prawym górnym rogu właśnie w tej chwili widzicie że on ma ten znaczek Omikronu i znaczek Zety, one oznaczają nic innego jak to samo, co składa Arenie, czyli czy terytory Wars bardziej, bo oczywiście Zety są wszędzie, natomiast ability, które potrzebują Omikrony są w różnych trybach gry, akurat Krysantan ma umiejętność swój Omikron, który działa podczas Grand Areny. No i tutaj właśnie w tym portrecie jego w prawym górnym rogu widać ten Omikron u niego. No i on działa, i przez to właśnie on tam dostaje plus HP, plus protection. Przez to bardzo długo się go atakuje i przez to ta walka też będzie dość znacząco długa. Co, co tutaj zaraz zobaczycie? Ale powolutku do przodu i uda się go wreszcie pokonać. Nie ma burszlei, zaraz zniknie Krysantan i zostanie mi tylko Jabba D. Hat, ale oczywiście Krysantan został wskrzeszony przez e, umiejętności Jabby, więc musiałem go pokonać jeszcze raz. No i zostaje tylko Jabba D. Hat, e, i w prawym górnym rogu zaraz pod. E, pod jego portretem widzicie ikonę datakronu. Mogłem kliknąć, żeby jakbym zapomniał, co na swoim datacronie on miał. W lewym dolnym rogu, zaraz nad, nad ikonką czatu, jest też ten, ta skrzynka i mogłem zobaczyć, jaki ja swój omikron dałem swoim postaciom. No i kończymy, Jabba. Jabba Ultimate odpalił, z Jadmi Windu ale to niewielkie miało znaczenie, gdyż samego Jabę pokonam. Ale oczywiście nie ma Mesa Windu, więc nie ma baneru za jego pokonanie. 54 banery udało się tutaj zdobyć. Z czego wchodząc w szczegóły, mam 15 za wygraną. 30 za to, że za pierwszym razem udało mi się pokonać ten skład. Natomiast surviving units, czyli postacie, które przetrwały, są dwie, no bo mesa, window mi jabba pokonał. Postacie, które mają full HP, no mam też dwie, czyli commander Socketana i Jedi Master Kenobiego, więc po banerze za, nim, za nich, czyli dwa. I też mieli po full protection, czyli oboje mieli full protection to dwa 2 banery. Natomiast za defeated enemies podczas tej walki pokonałem trójkę, no to dostaję trzy banery. Jakbym powiedzmy przegrał tą walkę, e, zresztą dobrze to było w moment wcześniej u Ray widać, jakbym e, przegrał walkę, ale pokonał jedną postać, no to bym otrzymał jeden baner e, za pokonanie postaci, czyli to co się stało wcześniej w walce z Rey, bo pokonałem Bena solo, więc tam dostałem właśnie jeden baner za to, że kogoś pokonałem. Teraz na szybko sprawdźmy jakąś walkę, która akurat będzie tą ostatnią na tym polu. No i tutaj jakieś banery przeszły szybciutko, i jak widzicie teraz, wszystkie na tym polu zostały pokonane składy, i pole zostało w poprzednie wyszarzone, i mam dostępne widoczne statki, czego przed chwilą nie było i tutaj mam trzy floty, które mogę spróbować pokonać, no i im się mi więcej uda pokonać, tym więcej. Oczywiście banerów, no takie proste, bardzo. A jak pokonam całe pole, no to jeszcze otrzymam oczywiście właśnie tak, jak tutaj przed chwilą w tej walce widzieliście, nie tylko za wygraną walkę, to że jeszcze za pokonane pole i przez to w tej chwili mam 546 banerów. Natomiast Przejdźmy do jakiejś walki, właśnie statkowej, bo mówiłem, że one się nieco różnią od zwykłych walk, ponieważ, no właśnie, tych statków jest tutaj dużo więcej. Bo mamy kapital. Trzy statki w pierwszej linii, no i cztery, które możemy dodać do Reinforcements. E, I przez to tych banery, te banery się różnią, no i z ostatki jest troszeczkę więcej banerów. E, natomiast oczywiście wszystko zależy od taktyki, jaką sobie ustalicie, jak wam będzie lepiej, bo nie zawsze się uda w całe po, po wszystkie cztery pola przeciwnika pokonać, e, tylko czasami mniej i trzeba sobie przeanalizować, co bardziej le, wyjdzie. Tutaj zagram akurat sobie Flotą Kaimiry. Na flotę egzekutora. I tutaj, jak widzicie, dwóch reinforcements nie wykorzystałem po to, że zdobędę dzięki temu więcej banerków, jak tutaj zaraz będzie można sobie zobaczyć, ale przejdźmy przebieg samej walki na flotach. Mamy 5 minut na walkę, tak samo jak to ma miejsce w fleet arenie. Natomiast tak samo wygląda to też jak w walkach pozostałych na Grand Arenie, jeżeli, jakiś, jeżeli mi się nie uda wygrać, no i pokonam jakiś statek. No to tego statku oczywiście dalej nie będzie, tylko będę walczył z mniejszą flotą, jeżeli takie coś by się przydarzyło. Mm. No i oczywiście mogę też z walki wyjść, ale jak z walki wyjdę, no to oczywiście tracę daną flotę, nie mogę spróbować sobie jeszcze raz. No bo to by było bez sensu, bo tak to każdy by wchodził po 10 razy, aż zdobędzie ten wymarzony wynik, prawda? Na Grand Arenie i wtedy byłyby wyniki bardzo zbliżone. A tak to trzeba siedzieć i myśleć, co zrobić z daną walką. I tutaj właśnie się zastanawiam teraz, co dalej zrobić, bo zostały mi tylko dwa, e, dwa statki, a przeciwnik ma aż trzy. No i próbuję tutaj wywalczyć coś z tej walki. Zaraz zobaczymy, czy to się uda, czy też nie. Ale wygląda na to, że chyba nie tym razem. Ale to też dobra walka, żeby pokazać to, jak, e, jak przegram, co się stanie, ile zdobędę sobie banerów w tejże walce a zaraz zobaczymy właśnie co tutaj się jeszcze wydarzy, próbuję walczyć mój interceptor pada zostaje tylko Darth Vader no i pokonam tutaj flotę Hans, znaczy flotę statek Hans Tut, po to żeby mi po prostu w następnej walce było łatwiej walczyć nie będzie Hans Tufa no to na pewno następną flotą będzie mi łatwiej bo zostaną tylko pozostałe statki. Ultimate Executor wyleciał, więc tutaj już definitywny będzie koniec walki. No i zobaczcie na banery: trzy e, tylko za trzy floty, które pokonałem. Takie oto dostałem. No i widzicie też tutaj flotę: że trzy e, statki są, Hans tutaj nie ma, e, a pozostałe nie mają protection, bo protection udało mi się z nich e, zdjąć. I za chwilę będę walczył w następną walkę po to, żeby zdobyć jakieś kolejne banery. No tym razem właśnie będę próbować do, dobić w tą flotę. Przeciwnika, no żeby zdobyć banery za zwycięstwo, no i tym razem lecę Radusem na egzekutora. No i to jest dobra walka, właśnie żeby pokazać co się dzieje, jak wchodzę do takiej walki, gdzie już przeciwnik ma jakieś statki poobijane. I tutaj widzicie, nie ma maksimum protection na nich, ale za to ruszyli dość wcześnie ponieważ no, mieli już nabity tak zwany termiter, termiter im został, a ja walczę od zera nową flotą i jest czasami przez to wiadomo trudno. I tak samo z normalnymi postaciami, czyli mają termiter nabity, nie zawsze warto wtedy, znaczy zawsze wtedy jest wiadomo trudniej, bo termiter u przeciwników jest, ale natomiast w tej walce, jak widzicie, udało mi się pokonać e, dwa statki, zostaje tylko jeden e, Razor Cres tego też mi się udało pokonać, i jak widzicie, 51 banerów, i tam o samej góry e, widzicie, że e, mam. E, w że ta walka była za drugim razem, prawda? E, przez co tych banerów jest troszkę mniej, bo za drugie podejście dostałem właśnie 10 banerów, a nie e, 30. Hmm, ale i tak, wiadomo, no czasem tak właśnie bywa. I to, tak samo to wygląda na zwykłych składach, jak z nimi walczy, jak za drugim razem, no to dostaję 10 banerów, a nie 30. E, jak widzicie, jest już runda e, druga. Ale trzeba wrócić do pierwszej, żeby dowiedzieć się, czy się wygrał, czy nie. Jest duży napis, chyba nie trudno się domyślić, co się udało. No zerknijmy może szczegółowo właśnie jak to wyglądało i co się tutaj stało. Więc tak. Jak widać ilość banerów jest. Większa ilość banerów jest po mojej stronie, dzięki temu jest wygrana, tak jak wspominałem, no ale sobie zerknijmy jak tam przeciwnikowi to wszystko szło. Mamy tak, no z rivą trochę po walczył m.in. z rendarem, na dwa razy z Skywalkerem na tym górnym polu statki, zerknę jak wyglądają. Na dwa razy przeszedł tutaj w flotę separatystów, pozostałe za pierwszym razem. No i zostaje dół u mojego przeciwnika. Znaczy u mnie, jak to wyglądało, jak mojemu przeciwnikowi poszło. Próbował Jabę, próbował Rej mu się nie, nie udało i dzięki temu udało mi się tym razem wygrać. No i od razu też może przejdę do głównego. Ekranu. Tutaj w inboxie mam nagrody za, za tą wygraną. Tutaj też mam właśnie potwierdzenie tego, co widzieliście przed chwilką. No i z racji tego, że jestem w Kyber 2, no to dostałem 825 kryształków i 350 Championship Tokens waluty. To się pojawia tak y, gdzieś do 5 minut. Y, nie od razu, jak grę, zaraz włączymy to w inboxie, tylko tak gdzieś do 5 minut, odkąd grę się włączy, po tym jak się skończy faza ataku, to się pojawia. Oprócz tego, bo chyba zapomniałem też wcześniej wspomnieć, e, codziennie dostajemy też na, nagrody hmm, tutaj w zakładce Rewards. Chyba to przeszedłem, ale tak na wszelki wypadek. Mam też tutaj e, taką informację o Daily Rewards. Codziennie po zakończeniu skład areny otrzymuję właśnie te nagrody, które są tu na samej górze, czyli All, play, all Players Division. Hmm. Ponieważ, jak już się osiągnie 85 poziom, no to w skład arenie już nie ma kryształów za wygraną. E, tylko kryształy, za wy, kryształy dostajemy e, za to, w jakiej lidze jesteśmy e, w Grand Arenie Championships. E, w chwili obecnej jestem w Kyber 2 no i dostaję 240 kryształów. Wiadomo, im jestem niżej, tym tych kryształków dostaje się mniej. E, no ale cóż, jestem w Kyber 2, no to dostałem e, za wygraną. Tak jak tutaj właśnie jest, te 825 kryształków. I jestem teraz w rundzie drugiej. Tutaj też na tym głównym ekranie Grand Arena Championships jest o tym informacja. Rundą pierwszą mam fajkę, ponieważ mam wygraną. No i runda druga znowu jest ten setup face. I jak wejdę troszkę dalej, no to zobaczę jakiego mam teraz przeciwnika. Ten ma 10-212, więc coś podobnie do mnie. No i znowu mogę się przyjrzeć jego kolekcji, też między innymi przez ten przycisk, no i spróbować dopasować do tego, co mój przeciwnik posiada obronę, czyli znowu jestem, jestem przycisk Edit Defense, no i mogę sobie edytować do rundy drugiej swoją obronę i znowu mam domyślnie właśnie zakładkę 3v3, ponieważ akurat w tej chwili jest 3v3 Grand Arena, ale no w 5v5, no to, no to jest po prostu tylko inna zakładka, no i inna ilość teamów, i oczywiście teamy wynoszą po 5 po 5 postaci na, na team. No ale cóż, jestem w Grand Arenie 3 v yy, i cóż, jestem w rundzie drugiej. Natomiast, jak sobie jestem tutaj w tym current Events mogę kliknąć Event Rewards. No ta informacja też Wam się przyda, ponieważ wygrałem, jed, wygrałem swoją poprzednią rundę. No to gram z osobą, która też wygrała swoją rundę. Gram akurat z tym J.K.S.J.K.S.K.P. Jak widzicie, on też wygraną ma. Tutaj w tym ekranie widać. Natomiast Sun, z którym wcześniej grałem, no gra z którymś przeciwnikiem, z któ który też, e też przegrał. Też ma winów 0. Żeby to było bardziej. E Bardziej, bardziej dostosowane. Nie, że wygrany gra z przegranym, tylko wygrany gra z wygranym. No i w chwili obecnej mam miejsce między 2 a 4, ale oczywiście liczy się to, jakie będę miał miejsce na sam koniec całego eventu, ale na razie właśnie gram z J Skippy, no jest faza e, e, obrony, tak ja to nazywam, ale to jest setup phase, ona się nazywa, no i znowu ona trwa też 24 godziny no i minie setup phase, przyjdzie pora na atak Ronda druga, faza e, ataku, jak widać, A jak w poprzedniej rundzie odblokowała mi się E, odblokowała mi się prawa strona, no i cóż, przeciwnik jeszcze nie, nie zagrał, e, teamy oczywiście jakieś tam powystawiane na dole i na górze e, I oczywiście do tych tylnych pól dostępu nie mam, ale mm, cóż, trzeba będzie spróbować coś zagrać, zobaczymy co się uda Uda wygrać, ale tutaj już nie będę węczył Was z walką, bo to strasznie długi byłby filmik, tylko od razu przejdę do tego, jak, jak wyglądała finalnie ta druga tutaj faza. Faza trzecia obrony, jak widać, ale trzeba przejść do rundy drugiej. Wam pokazać. Tutaj widzicie X, więc razem jest przegrana. Jest taki duży napis wtedy o przegranej. No, przeciwnik po prostu zdobył więcej banerów. No. Krótkie, łatwe do podsumowania, no ale może zerknijmy, co się na mapie w ogóle działo. Może najpierw u siebie w ataku. Historię pierwsze pole po prostu spadło na raz, no i wtedy otwiera się oczywiście pole z tyłu, do którego dostępu w poprzedniej rundzie nie miałem. Wtedy też mam obecnie 5 składów, które dał pokonać. Natomiast po prostu na górze mnie zatrzymał jeden team z Jedi Master'em, Luke'iem, Skywalkerem No i przez to się nie udało pokonać przeciwnika, gdyż zrobił większą ilość banerów Bo przeszedł po prostu więcej, sześć walk sobie powalczyłem z Jedi Master'em, Luke'iem i nie wyszło No i widać, że tu jest za sześć właśnie walk No i oczywiście nie wcześniej na MP jak nie uda się mi pokonać wszystkich, no to jak z, z jakim ilością życia tutaj postać, no to z taką wchodzę do następnej walki, coś jak w Galactic War dobrze znanym. Więc żadnych tutaj tajemnic nie ma. Natomiast no, trzeba by podsumować, jak przeciwnik zaatakował. Mamy pierwsze pole na górze. Jedna przygoda z Radusem jedna Generałem Skywalkerem. Natomiast na dole, cholno dzisiaj, to Star Wars działam pewnie przez to, że akurat Territory Wars, nieważne. Na dole, przygoda z Lordikiem, z Lordem Vaderem, reszta na raz. No i zostają tylne pola, a na tylnym polu, pierwszym, tym dolnym, mój przeciwnik na dwa razy walczył z Vaderem Reszta wszystko spadła po prostu na raz, no i pozostają stateczki. Jeżeli chodzi o nie, to widać, że tutaj coś stoi. E, mamy e, tutaj Team Profundity, reszta spadła chyba na raz. Czasami się daje się przewinąć na dół. W każdym razie widzicie tutaj, że wszystkie reinforsy są pokazane, ponieważ musiały wszystkie statki po prostu e, przylecieć. Natomiast wid widzicie, że wszyscy mają full HP, full protection, więc musiało się tutaj zdarzyć taka sytuacja, że mój przeciwnik em, wszystkie reinforsy zobaczył. O, udało się wreszcie przejść na dół, jak wszystko naraz, poza, poza Profundity. Natomiast no, e, wracając do tego składu, widzicie wszystkie statki łącznie z Reinforcem. Mm, łącznie jest ich tutaj 5 flot ponieważ widział mój przeciwnik na pewno pierwsze trzy floty, potem przyleciały dwa następne statki i mój przeciwnik musiał wyjść z walki, nie dokończyć jej, dlatego wszyscy mają Full HP, Full Protection, ale no widział wszystkie reinforsy, no to wszystkie reinforsy się tutaj też pojawiły. Nie ma tylko trzech statków z pierwszej linii, tylko dwa z reinforsa też są widoczne, ponieważ je przeciwnik widział, więc Graja tutaj pokazała, na tyle jest mądra i co się teraz dzieje, jak ja przegrałem i w ogóle jak wygląda y, tabela. Żeby też zobrazować, co się dzieje. Wchodzę w Event Rewards i tutaj mamy tak, że pierwsza dwójka, która ma po dwa winy, oni grają ze sobą, więc grają o pierwsze miejsce. No bo jakby inaczej można było e, pierwsze miejsce wyłonić, jeżeli by i grali z jakimiś innymi przeciwnikami co każdy by z nich wygrał i miał trzy winy i by każdy zdobył pierwsze miejsce no nie e, tak to nie działa bo jak widać tutaj w tej tabelce po lewej mam pierwsze miejsce może mieć tylko jedna osoba potem są miejsca od 2 do 4 potem miejsca od 5 do 7 no i jedna osoba skończy z zerem natomiast no właśnie pier pierwsza dwójka grała o pierwsze miejsce mają po dwa winy natomiast miejsca od 3 do 6 mają po 1 win no i my walczymy o to te właśnie pozycje od 3 do 6 walczą o to żeby pozostać w tym e, miejscu od 2 do 4 i dostać wyższe nagrody no jak teraz wygram no to pozostanę w tym od 2 do 4 jak przegram to spadnę na miejsca 5 do 7 bo będę miał tylko 1 win e, natomiast miejsca od e, od 2 tak na od 2 do 4 będą miały po, po 2 winy Wygrać, żeby zdobyć właśnie ten tier nagród, w którym tutaj jestem zaznaczony. No i właśnie oczywiście nie mogę grać z kimś, kto ma zero winów, tylko gram z kimś, kto win ma jeden. I tutaj ciekawa też sytuacja, ten Sun, z którym grałem w pierwszej rundzie, no też, też przegrał kolejną rundę i gra o to, żeby nie mieć przynajmniej tego ostatniego. Ja będę walczył o miejsca 2 do 4, mam tutaj przeciwnika właśnie sobie popatrzę w, rundę, w rundzie trzeciej jakiegoś Ariaty, jakiegoś Jedi, a dalej już stanie przez No i 11 milionów 719 tysięcy na gość, dużo więcej ode mnie, jak się popatrzy. Galactic Power, no czy się z nim uda wygrać, ciężko powiedzieć. No na razie mamy właśnie setup face. I mogę próbować zmieniać swoją obronę pod niego. Oczywiście przypominam, że mam datakrony, mody i postacie, te, które miałem na samym początku, czyli zapisałem. Teraz, jak coś ulepszyłem, no to oczywiście nie mam, tylko gram tym, czym się zapisałem. No i co? Setup face, potem mamy attack face. No i trzeba będzie spróbować z nim coś wygrać. Jak pójdzie, no zobaczymy. No, na razie mogę sobie tylko zobaczyć. O obronę mojego przeciwnika, znaczy obronę kolekcję mojego przeciwnika. No i jest przycisk Edit Defense, no i mógłbym coś teraz zmienić pod, pod tego właśnie mojego przeciwnika. Po to jest właśnie ta, ta faza, że mógłbym coś zmienić, dostosowując to, co posiada mój przeciwnik. Zaraz zobaczymy, co będzie, jak minie te 11 godzin 15 minut, będzie faza ataku, co on tam na mnie przygotuje. Zanim jeszcze do fazy ataku, to oczywiście zapomniałbym prawie, że w inboxie czekają na mnie nagrody. Tutaj też mam właśnie podsumowanie tej rundy przegranej. Eee, mogę sobie sprawdzić, ile punktów m.in. tutaj w inboxie. No i tak jak wspominałem, za przegraną jest 200 kryształów w mojej lidze. Eee, no, to, no to odbieram. Dla przypomnienia, gdzie to jest, wchodząc w Grand Arena Championships i rewards w mojej. Widzę, za przegraną, no tutaj właśnie, jak wcześniej wygrałem, no to dostałem 25. teraz za przegraną 200. Ale no nic, powalczę o to, żeby w następnej wygrać, no czekam na fazę ataku, trzeciej. Więc tak, jest faza oczywiście ataku, co widać i tu, i tutaj u góry. Ja w międzyczasie już sobie zagrałem. No i udało się wszystko wyczyścić. Po kolei może sprawdźmy, właśnie tak żebyście sobie popatrzyli, jak wygląda Grand Arena bez walk, bo to filmik by trwał 5 godzin. Eee, w każdym razie rej na rejce mój przeciwnik przystanął, eee, Lorda zaatakował, Resztę nie. Natomiast mi w ataku udało się wyczyścić całą mapę i tak wygląda pusta mapa u przeciwnika. No i cóż, na górze miał tręcza, malgusa, rendara, jabę i Apre. No i jak widać po prawej stronie, wszystko udało się zbić na raz przeciwnikowi. Z tyłu statki mamy e, Egzeka, Mego i Kaimire. Udało się wszystko na raz e, zbić. i dolne pola. Dolne pola mamy Sawadża znaczy Savarza. tak było w polskim damingo Savarza opres, Geo, e, Reyka, Lord, wszystko na raz i pole tylnie, Tuskeni, Kira, Radus, Peskar i Fin i wszystko na raz 2042 banery i w tej chwili do jak jeszcze trwa faza w tej chwili 12 i pół godziny, no czekam aż przeciwnik zagra zaraz się zobaczy, co tam się udało mu zrobić i jak to będzie wyglądać po tej walce. Jest koniec pierwszego eventu. Udało się wygrać, przeciwnik później już po prostu nie grał, więc nie ma czego pokazywać. Natomiast ja jestem tu po to właśnie, żeby pokazać Wam review. Face, jak to wygląda, zaraz po zakończeniu Grand Areny, między właśnie pierwszym i drugim eventem, i między drugim i trzecim, jest przez godzinę review phase. Można sobie przejrzeć tylko niestety godzinę, a w naszym czasie jest to o 23:00 między 23 a 24, więc nie zawsze się tu da. Podejrzeć, no i przez ten czas mogę sobie zerknąć, jak poszło mi w pierwszej, drugiej, no i trzeciej rundzie, no żeby zobaczyć, właśnie, bo niektórzy grają pod sam koniec, czy udało się wygrać, czy nie. No, wiadomo też to po nagrodach w inboxie, ponieważ te, te są dostępne przez 6 dni, można odebrać. I tutaj widzę, właśnie, że Mam gratulacje, że udało mi się pokonać przeciwnika. No i jaka, jaka jest w, w finalnie e, ilość banerów zdobyta przez każdego z graczy? Oprócz tego mogę podczas tej fazy zobaczyć sobie tutaj w event rewards, kto wygrał, e, no i kto ma jakie miejsce, i przede wszystkim ja, jakie posiadam miejsce. Mam między 2-4 mam konkretnie trzecie, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nagrody za cały event dostaję właśnie ten, za pozycję 2 do 4. E, I jak wejdę sobie w inbox, no to najpierw oczywiście właśnie mam te za wygraną rundę. No i mam właśnie Grand Arena, Grand Arena Event Rewards za miejsce trzecie zdobyte w tym evencie. No i klikam żeby to właśnie zrobić no i też to oczywiście informacja o tym jest tutaj w zakładce leaderboards nie leaderboards tylko rewards za szybko klikam w rewards Tutaj mam o tym właśnie informację za weekly event rewards, czyli za cały event. Mam tutaj między 2 a 4, czyli od samej góry, jeszcze raz, dla przypomnienia. E, dziennie dostaję tutaj e, te daily rewards za to, w jakiej jestem lidze, e, za każdą rundę, czyli albo za wygraną, albo za przegraną, za cały tydzień, czyli weekly event rewards, zależnie od tego, jakie miejsce w, w, w teamie 8 no i mam na końcu Championship Rewards czyli to jakie miejsce mam w ogólnym rozrachunku w Kyber 1 dobrze to widać, bo miejsca od 1 do 8 mają różne yy, przepraszam, od 1 do 50 mają różne niż od 51 do 250 a jak to zobaczyć wystarczy sobie wejść w Leaderboards no, i tutaj mam w zakładce no, Global to na, ta najważniejsza liga. No, i my ranking mogę zobaczyć, gdzie jestem obecnie. Jestem w Kaiberze 2 na miejscu 1531. Tutaj się zaraz znajdę, tylko przewinę nieco wyżej. O, w tym dokładnie miejscu jestem w chwili obecnej, i to jest koniec pierwszego eventu, ale nie koniec jeszcze naszej przygody. Ale generalnie prawie wszystko już tutaj wiecie. Pozostaje tak naprawdę mi tylko od. Tylko odebranie mm, nagród za tą rangę, tak naprawdę jaką zdobędę. Obecnie jestem w Kyber 2, więc za Kyber 2 jest to, co tutaj widzicie na samym dole czyli, yy, czyli tytuł, kryształy, championship, event tokens i kredyty, ale do tego przejdziemy później. Na razie kończymy tutaj, właśnie event pierwszy, czyli jest review face, to jest na samym końcu. No i skończy się to review face, no i będzie do 23. chwili obecnej, ob oczywiście obecnego czasu. E będą po prostu zapisy do e eventu drugiego. No i zaraz do tego przejdziemy. Event 2 się zaczyna, e więc można powiedzieć, zakręcone koło. Na razie nawet za bardzo nie mam tej informacji, że to jest drugi, ale powiedzmy, że ja wam to mówię. No i od razu też jest informacja w inboxie, e żeby się zapisać do Grand Areny. No kliknę akurat sobie tym razem delay. Nie ma to znaczenia, ale dobrze, że ta przypomina jaka jest. No i tutaj informacja, akurat w tej chwili zostało mi 12 godzin, w sumie jest 23. No to klikam sign up. No i roster jest za, zapisany i tutaj pojawia się wtedy informacja o, że ben, o tym, że czekają mnie trzy rundy w tym drugim evencie jest dalej tak samo w, w tym moim przypadku Grand Arena 3v3 dopiero w następnym sezonie jest e, zmiana na Grand Arena 5v5 i tutaj taka też informacja, że League Placement jest za 14 dni, to w sumie takie trochę mylące, że zmieniłaby mi się niby ranga dopiero na koniec sezonu w każdym razie teraz będzie event 2, no i kolejny tydzień gier. Na razie się zapisałem. No, o tych zapisach, no to mówiłem na początku filmiku, jak to wygląda. No i pamiętajcie, zapisywać się, zapisywać się jeszcze raz, zapisywać się. Nawet mimo tego, że przegracie, warto i tak to zrobić. Więc cóż, faza zapisu za mną. Zaraz lecimy, za, lecimy do rundy pierwszej. Przeszedłem teraz do. Pierwszej rundy, no i znowu jest setup face, czyli pora na obronę. No i jak wejdę sobie w event rewards, mam nowych przeciwników, wygranych oczywiście wszyscy zero, ponieważ jest to samo. No i obecny event będzie się toczył wokół właśnie tej ósemki. I w pierwszej rundzie, i setup face, no mogę sobie tym dużym przyciskiem podejrzeć mojego przeciwnika hmm, kolekcję. E, no i jak też kliknę w niego, no to mam więcej informacji o jego e, profilu. No i skill rating będą mieli wszyscy bardzo zbliżone, a w moim przypadku akurat wszyscy mają taki sam. Czyli te 3565 w chwili obecnej. E, I cóż, mogę e, oprócz tego e, zmienić swoją obronę. No teraz oczywiście doszło kilka datakronów, bo w międzyczasie był Conquest, więc mogę sobie datakrony pozmieniać na, na moich teamach, co też z, z sobie porobiłem. No gdyż jest, mam ich teraz troszkę więcej, no to mogę wzmocnić swoją obronę. No i tak samo będzie w, w ataku, gdyż datakronów jest troszkę, troszkę więcej, bo się Conquest skończył. No to co tyle i zaraz lecimy z fazą ataku. Baza ataku teraz jest, ale zanim do niej, to jest dobry moment o tym, żeby porozmawiać co to jest skill rating. To inaczej można powiedzieć, są punkty. Im wyżej jesteśmy, tym mamy cięższych przeciwników z tym samym właśnie rankingiem. Im niżej na to, tym mamy prostszych i niższą też rangę. Jeżeli w jakąś walkę wygramy, no to on się zwiększa, nie jest podane dokładnie o jaką wartość jeżeli przegrywamy, no to on się zmniejsza i w nagrodach widać to w miarę dobrze, ponieważ żeby mieć wyższą rangę, tak jak mówiłem, trzeba mieć wyższy rating i żeby, jeżeli chcę przejść do wyższej rangi której, o która to jest kyber 2 no to muszę zdobyć 3000 610 punktów wtedy przebiję to, co jest na kyber 2, no i dotrę do kyber 1. No, i tak jest samo z pozostałymi e, rangami w chwili obecnej. Jak sobie wejdę do obecnego eventu, i w event rewards, to jak popatrzę, e, moi przeciwnicy będą mieli taki sam rang, e, skill rating jak ja. Czyli w chwili obecnej 3566. No i zobaczycie co się będzie działo, jak będę szedł dalej wygrywał albo przegrywał. No w chwili obecnej mamy wszyscy taki sam, a jak nie będzie to możliwe, no to wtedy. W, w tą ósemkę będzie mi wrzucana e, będą mi wrzucone osoby które mają bardzo zbliżony rating i dzięki temu też można mm, przed zapisami tak mniej więcej e, domyślić się z kim będziemy grać, gdyż jak wejdę sobie w leaderboards i w zakładkę e, my ranking no to e, jak sobie tutaj siebie znajdę mam 709 miejsce B2, no to mogę popatrzeć kogo mam koło siebie i e, można spokojnie powiedzieć, że z nimi będę grał. O, widzę, że Bimak tym z którym teraz gram ma jeden punkt mniej, nie dokładnie tyle samo co ja. E, akurat i ten 775M też e, też ma tylko jeden punkt y, mniej niż ja. Oczywiście mówię mniej więcej, bo powiedzmy, że na przykład ten UFO 1401 mógłby się nie zapisać do grand areny, no to wtedy go w grand arenie oczywiście nie spotkam. No i tak samo może być, jak ktoś wyżej, wyżej, wyżej e, tam się nie zapisze, no to też przetasowania mogą być tutaj. Ale to mniejsza oto, mamy fazę e, ataku. No i teraz mam oczywiście przycisk Enter dostępny, no i mogę się przyjrzeć, cóż mój tutaj przeciwnik posiada. No i próbować znowu e, zgarnąć jak największą ilość banerów. No i zaraz zobaczymy, co się uda z tej walki wyciągnąć. Dobra, trzeba by podsumować poprzednią rundę jak widzicie wygrana. Przejdźmy sobie szybciutko co tam się dzieje i e, przede wszystkim skill rating. A więc 2009 banerów e, i w szczegółach akurat wyglądało u mnie to tak, że pierwsze pole za pierwszym razem Zobaczmy, co tam dalej jest. Tylnie pole. Też wszystko za pierwszym razem. Górne pole. Co my tu mamy? Też wszystko za pierwszym razem było. No i zostają statki. A na statkach. Zmieniony teraz jest wygląd, w poprzednich rundach widzieliście inaczej, ale w międzyczasie weszła aktualizacja i statki nieco inaczej, moim zdaniem zdecydowanie lepiej się prezentują. No i co? Profundity i negocjator poszli na raz, executor na dwa razy. Mój przeciwnik zdobył tylko 10 bannerów. I cóż, od razu, żeby nie klikać za dużo na dole, nie grał nic. Zagrał tylko jedną walkę na górze z trzecią siostrą. No i przegrał ją. I pamiętajcie, nie wychodźcie z walki, jak nie macie powiedzmy czasu i chęci grać tylko wejść do walki, przegrać. Przegrać, nie wyjść z walki. I wtedy macie 10 banerów, które dają Wam przynajmniej nagrody za przegraną. I w tej chwili jestem w e, drugiej e, rundzie. Co widać tutaj na głównym ekranie, setup face, czyli obrona. No, i za wygraną dostałem wyższy skill rating. W tej chwili mam 3605. Zobaczmy, czy mój przeciwnik ma taki sam zapewne tak, dokładnie taki sam skill rating. No, i zobaczmy, co tu się dzieje też w samej, w całym, całym evencie bo tak, no ten przeciwnik, pierwszy jest ten z którym gram, no to ma taki sam skill rating ten gość, który tutaj wygrał, czyli też ufo, ma taki sam 775 ma o jeden mniej co ciekawe ale też wygrał, no i cóż, ja gram z tym pierwszym Darth Milenem, My no to ten 775 gra z tym ufo no i cóż, ten ufo ma jeden punkcik skill ratingu Wyżej, no i tutaj niżej są, są ludzie, którzy przegrali. No i widzicie, że mają ten skill rating wyższy, czyli ten pierwszy 2 D Tox ma 3528, X Marine ma 3527, Trezus ma taki sam. No i ostatni Bimak ma 3526, przez to jest na samym dole, tutaj akurat. Ale wiadomo, ten jeden punkt w górę czy w dół nie ma totalnie znaczenia. Jak popatrzymy tutaj, no to miejsca 5 i 7 dostają takie same nagrody, tak samo 2 i 4, tylko i pierwsze i 8 dostaje, wiadomo, inne niż pozostali, no bo na pierwszym i na ostatnim miejscu nie ma tych samych ludzi. Zobaczymy, co będzie w następnej rundzie, czy tam wygram, czy przegram. No ale w chwili obecnej oczywiście jestem w Setup phase, mogę sobie obejrzeć mojego przeciwnika kolekcję co on tutaj ma i ewentualnie coś tam dostosować do niego wchodząc w edit defense no i mogę coś tam ewentualnie edytować oczywiście mam dostępne to co było podczas fazy zapisu czyli krony i postacie mody na nich i tak dalej mam dostępne, no nic teraz jest setup phase, zobaczymy jak pójdzie następna faza, czyli attack phase w tej rundzie drugiej jak widzicie, przegrana ronda druga. Teraz jest oczywiście setup face, ale wróćmy do niej. Przyjrzyjmy się, co tam się stało po drodze. Więc tak, może zacznę od swojej obrony. Potem przejdę do mojego ataku. Na trzy razy widzę, że Malgus, na dwa razy Lordik. Ciekawe. Może do tego polne, tylnego pola później. Zobaczmy co na górze się stało. Góra cała na raz, w porządku. Um, stateczki, o, stateczki na dwa razy exec. Mm, na raz pozostałe floty. A w tym razie, no teraz widzicie ten zadbajtowany już e, widok. Początek będzie można powiedzieć, tego filmiku niezbyt aktualny. Um, w każdym razie Monmo widzę, że nawet nie tknął. Na raz, na dwa, na raz i na dwa. Okej. Okay. No, banerowo widzicie, że przegrałem. Um, dość dużo banerów mi um, brakło. Um, mamy tak, na dwa razy Rewan, raz CLS, dwa razy Fin, raz Lord raz e, Captain Fazma e, i tylnie. Pole statkowe na dwa razy, egzekutor, negocjator Kaimira na raz. I zostaje tylnie, po, znaczy tylnie dolne pole, którego nie udało mi się przejść tym razem. Mamy treje, rejkę, które stoją. Dash, Malgus na dwa razy i już. No i na to zebrała się przegrana, ponieważ no zdobyłem mniej banerów, jak widać, zresztą mniej przeszedłem. No, to zobaczmy teraz. Mamy właśnie setup face do rundy trzeciej, i co tu się dzieje? Po pierwsze, co to mój skill rating, oczywiście zmalał. Mam teraz 3567, i tak samo będzie u, moich przeciwnik u mojego przeciwnika, z którym będę grał. W każdym razie, no pierwsze miejsce gra ten, z którym teraz grałem, czyli Darf Milen. No, i on będzie mieć 3642 skill rating, co widzicie tutaj jemu. Podrosło mi spadło. No i będzie grał z tym gościem, co też dwa razy wygrał. No i ma bardzo zbliżony skill rating. No i tutaj między miejscem, właśnie 3 a 6 będą się mierzyć ze sobą przeciwnicy. No walcząc o miejsce między 2 a 4 na koniec. No i właśnie 3565 ma pierwszy. Drugi ma tyle samo. Ja mam chyba tyle samo. Nie, ja mam nieco więcej o 2 punkciki z ratingu no i ten ma o jeden mniej ode mnie natomiast o to żeby nie mieć ostatniego miejsca walczą tu właśnie ten gość który ma jeszcze mniej 3490 bo dwa razy przegrali no i bimak 3489 no ten ma troszeczkę więcej ja z tym bimakiem walczyłem jako y, pierwszym no i widzicie, o pierwsze miejsce gra ta pierwsza dwójka, która dwa razy wygrała. O miejsca 2 do 4 walczy ta czwórka łącznie ze mną. No i o to, żeby nie być ostatnim, walczy ostatnia dwójka. No i co? Jest Setup Face. I mogę właśnie jak zwykle zobaczyć Oponent z Collection i ewentualnie dostosować sobie co do niego obronę i... Cóż, po tym jak to zrobię, no zostaje właśnie 12 godzin do Attack face, no i ostatniej rundy w The Grand Arenie. Zobaczymy jak to pójdzie. Poza za ataku, jak widzicie, już sobie pograłem, ale mój przeciwnik też. I e, podsumowując, e, mój wynik jest taki, że akurat sobie tym razem, sobie tym razem po prostu przegrałem. I jak widzicie, tym razem, e, no pierwszy raz wreszcie e, wszystko wyczyszczone. No to lećmy może sobie po kolei, żeby zobaczyć historię. Pierwsze pole na górze spadło na raz. Przejdę teraz do pola ze statkami. Tutaj jak widać wszystko będzie na raz. Na dole się zaczęły przygody dość ciekawe. Mianowicie mamy tak. Win na raz, Rewan na raz, malgus na raz. Za drugim razem dopiero udało mi się pokonać Tręcza, No i Jabba na raz. Natomiast tylnie pole. Co tutaj mamy? Bo tak, naraz raz 50 RT, ale toskenów, z Toskenami walczyłem aż 11 razy. No i na 3 razy no, Starkiller. Na, reszta na raz no i przeciwnikowi po prostu poszło lepiej um, no dla przypomnienia tylko, że um, pod, jeżeli chodzi o same walki no to bonus mam za pierwszą wygraną um, 30 banerów, jak za drugim razem 10 za trzecim i każdym kolejnym już to nie ma znaczenia um, więc mogę walczyć nawet 30 razy, ale jak się uda pokonać to przynajmniej jakieś tam banery będzie zapokonane jednostki i tak dalej Natomiast co przeciwnik zrobił? Na cele się się raz wyłożył, reszta cała na raz. No widać, że lepszy, po prostu, no więcej legend miał w ataku, no, no i to mu pewnie troszeczkę pomogło. E, na górze wszystko na raz. Zobaczmy dalej, bo jeszcze nawet nie patrzyłem tak za bardzo na całość. E, na dole. Wszystko też na raz. Ok. No to ładnie mu po prostu poszło. Po prostu poszło też lepiej. Tylko chyba jedna wtopa, aż? No to nieźle. Tylko jedna wtopa. Reszta cała całość na raz. No i cóż, jak jedna wtopa versus te, te można powiedzieć troszkę ponad trzy moich. Ehm, bo wiadomo, nie poszło za pierwszym razem. Tutaj z tyłu, no i przez to gorsze banery. Jeszcze oczywiście jest godzina 19 do końca, więc jeszcze nagród nie dostanę dopiero za do tą godzinę 19, bo można nawet w ostatniej minucie grać, ale tu jest ewidentnie przegrana. No i zobaczycie, co będzie po tej, jak właśnie ta godzina 19 minie. To, tak jak pokazywałem na koniec poprzedniego eventu, jest godzina jeszcze na to, żeby sobie przejrzeć, co tu się, co tu się działo w tych wszystkich trzech. Rundach, no teraz widzicie dwie, nie ma podsumowania trzeciej, bo jeszcze trzecia się kończy. A nie będę czekał specjalnie do 23., bo już wam pokazywałem w poprzednim węcie, tylko po prostu pokażę już wam nagrody. No i dla zapamiętania: 3561 skill rating, no i zaraz zobaczycie, jaki będę mieć. Zakończył się event drugi, za chwilę rozpocznie się trzeci, no i tylko mam możliwość teraz już zapisania się. Oczywiście w międzyczasie minęła ta godzina na sprawdzenie sobie, jak tam pod, znaczy podsumowanie całego eventu. I cóż, nagrody trzeba odebrać przez dwa poprzednie eventy. Znaczy, rundy wam nie pokazywałem nagrody, ale no nic się nie zmienia przecież. W każdym razie, mam przypomnienie o tym, żeby się zapisać do Grand Areny. No to dlaczego nie zapiszę się od razu. E, natomiast no, czekają jeszcze na mnie właśnie nagrody. Pierwsza no to za przegraną, e, czyli akurat w mojej e, randze 200 kryształów i te 125 tokenów. E, no i e, za piąte miejsce, e, bo dwa razy przegrałem, raz wygrałem, czyli te miejsca e, do siódmego. E, no, i jest te 250 kryształów i e, 1200 tej waluty, znaczy 1100 tej waluty i tak dalej. Cała, cała reszta. No to zabieram. I zostało mi tylko właśnie czekać na następną, e, następny event, jak się zacznie w chwili obecnej dla mnie za 14 godzin. No wiadomo, nie będę czekał, bo po co. E, na, na te 14 godzin sprawdzę sobie po prostu następnego dnia, kogóż mi tam da, a mniej więcej będą ludzie e, z tego przedziału 3530. Mniej więcej mogę sobie już sprawdzić. Mam 1603 miejsce. No i gdzieś tutaj wokół mnie, co są przeciwnicy, pewnie dostanę, ale to znaczenia aż tak dużego nie ma i też dla przypomnienia e, niektórzy mogą się nie zapisać, więc. Mm, Wtedy niewiele mi, to, niewiele mi to sprawdzenie da, ale większość się jednak zapisuje. No i co będzie dalej? Mam 3531 skill ratingu, czyli jeszcze się troszeczkę mi zmniejszył. No, bo oczywiście ostatnia runda przegrana. Zobaczymy, jak pójdzie w, tej, w tym trzecim i będzie za chwilę. Już widzicie od razu attack face. Akurat pominam sobie defense. Bo już nie ma co tak szczególnie przedłużać, wejdę tylko właśnie w event rewards. I tutaj widzicie moich przeciwników, wszyscy mają obecnie 0, no i wśród tych 7 będę sobie walczył. Natomiast jestem już po fazie ataku. No i niestety tym razem przegrałem, gdyż niestety akurat walcząc na statkach, walczyłem aż 4 razy z teamem executora. Nie dałem rady niestety na raz. A mój przeciwnik wszystko naraz zbił, więc nie ma szczególnie za, za czym patrzeć. E, tak więc e, pierwszą rundę już wiem, że przegrałem, chociaż jeszcze 12 godzin do końca, no ale oczywiście nie ma już z czym walczyć. Mój przeciwnik i ja już się wyczyściliśmy, więc e, w następnej rundzie sparuję mnie z kimś, kto tutaj też przegra, z jednym z tych sześciu pozostałych. Z kim to za chwilę się wszystko okaże po tych 12 godzinach, No i zobaczymy, co będzie dalej. Wiem, że już o pierwsze miejsce walczyć nie będę, bo nie wygram trzech, ale będzie, będę próbował walczyć o miejsce między 2 a 4, a do tego potrzebuję dwóch wygranych. Czy to się uda? Zobaczymy w, w następnych rundach. No, na razie pierwsza będzie przegrana. Zobaczymy, co pójdzie w następnych. No co, runda pierwsza skończona, pora na rundę drugą. E, faza, e, oczywiście, ustawienia obrony. E, skill rating, no oczywiście, jak przegrana, to troszeczkę spadł. E, natomiast, no oczywiście jestem teraz e, z racji przegranej, e, sparowany z kimś, kto też e, przegrał. No, a ci, co wygrali w pierwszej rundzie, no to grają między sobą. A to kto potem zagra o pierwsze miejsce, a kto będzie walczył o to, żeby zostać 2-4. E, następny mój przeciwnik, no to już właśnie czeka, no i mogę sobie obejrzeć jego kolekcję jak zwykle. E, I oczywiście ewentualnie zmienić sobie obronę e, pod kątem tegoż przeciwnika. Um, po poprzedniej rundzie oczywiście w INBOX czekają na mnie e, nagrody. E, no są dostępne tylko do końca, e, do końca czasu obrony, jak, w, znaczy do końca czasu obrony, przepraszam, nie, nie do końca czasu obrony, Na 6 dni spokojnie czekają tutaj na mnie nagrodę, więc e, kiedy odbiorę to odbiorę, no ale trzeba by to zrobić. W każdym razie no oczywiście też jest podsumowanie wyniku. E, to przede wszystkim się przydaje, jak się kończy cały event, a już są zapisy do nowego, żeby przynajmniej wiedzieć, czy się przegrało, czy nie. No nic, odbieram. No i co? Od, e, ustawiam obronę e, i czekam na fazę ataku. E, w tej rundzie drugiej mam na to jeszcze w chwili obecnej 15 godzin. Oczywiście całość trwa e, 24. Zobaczymy, co się dalej zdarzy, czy się uda tam go pokonać. I jak zwykle faza ataku, czyli co? Obrona, atak, obrona, atak. I w międzyczasie już sobie rozegrałem. No i pokażę Wam tylko mapę, jak to, jak to było. Eee... Mamy tak, że coś tutaj u przeciwnika stoi na statkach. no Od razu, żeby nie przedłużać filmiku, to od razu pokażę, jak to wygląda. Bo pięć razy walczy mój przeciwnik na statkach, reszta cała na raz. Wszystko łącznie ze, ze składami zwykłymi. A u mnie wy, wyszło to tak, że wszystko na raz poza też statkami. Ale mi się udało na szczęście wyczyścić tym egzekutora na dwa razy, jak tutaj widzicie. No i finalnie udało się wygrać. Więc drugą rundę tym razem, tym razem wygrana. No i co, zostaje za chwilę tylko trzecia runda. No i zobaczymy, jak to tam pójdzie. No i zaraz też zobaczymy, właśnie jak już będzie faza ataku, rundy trzeciej. No to z kim mnie zestawiło? Ostatnia runda w ogóle tego sezonu e, zmierza właśnie do końca. Mamy e, fazę. Ataku, znaczy fazę ataku, fazę e, przygotowania, e, czyli fazę obrony. No i w niej, cóż, tak jak poprzednio, mogę sobie edytować obronę i podejrzeć, co mój przeciwnik w swojej kolekcji posiada. Czy to, e, czy to jeżeli chodzi o zwykłe postaci, czy o statki, e, czy krony, na spokojnie można sobie podejrzeć, ale oczywiście trzeba jeszcze odebrać nagrodę za poprzednią rundę, czy to się przegrało, czy wygrało. O no, tym razem, jak przed chwilą żeście widzieli, no to udało się wygrać, więc yy, tokeny i kryształy są dla mnie. No i cóż, jak minie te kolejne, miną te kolejne godziny, no to rozpocznie się faza ataku. Mamy jeszcze właśnie do tego 14 godzin. No i po tej fazie ataku yy, zakończy się runda, no i wtedy zobaczymy, co, zobaczycie przede wszystkim, co się dalej będzie działo. Koniec rundy trzeciej. W niej udało mi się wygrać, więc tak na szybko podsumować, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to mniej więcej wyglądało, żeby mieć jakieś pojęcie. No ja wyczyściłem gościa na raz, ale przejdźmy tak na szybko po mapie, żeby pokazać co jak tutaj na mapie wygląda. Więc pierwsze pole. Teraz przejdę szybciutko do drugiego, które było no niezbyt łatwe, ale musiałem się chwilę nad nim namęczyć, ale to są już takie szczegóły, które no nie mają za bardzo w tym filmiku a, większego znaczenia tylko przejść jak to wygląda jeszcze raz i pozostaje oczywiście pole statków na którym był Egzekutor, negocjator i statek Grivesa, a przeciwnik zagrał tylko jedną walkę, na której wyglądało to następująco: zagrał z Lordem Wejderem. Widać, że bitwa jedna, i coś e, ubił, tylko HP na, e, na moim maulu. No i na tym się zakończyła jego walka. Więc Zostaje podsumowanie, które po trzecim evencie jest troszkę dłuższe, bo trwa cały dzień. Jak widać, w chwili obecnej jeszcze mi zostało 3,5 godziny, czyli nie tylko godzina i następne zapisy. No i trzeba oczywiście odebrać sobie nagrody, które tu na mnie czekają. Pierwsza no to za wygraną, a druga za cały event. Zająłem w nim trzecie miejsce, więc za. Za ten próg, właśnie między 2a, y, chyba 5. Zaraz zobaczę dokładnie. Mam tutaj te nagrody całościowe. Yy, tak, żeby tylko sobie też przypomnieć, jaki ten próg był. Schodzę, review event, event rewards. Tak, między 2a 4 konkretnie, no mi się udało trzecie miejsce zająć i wygrał ten Aptom, z którym chyba w ogóle przegrałem pierwszą rundę tak, tak, czyli ten gość, z którym przegrałem wygrał wśród tych 8 osób, więc brawa dla niego a ciekawe tylko jedna rzecz, czy mu się uda Kyber1 do niego wrócić tak, 3635 um. i co, zostaje mi tylko jedno za 3 godziny 38 minut, czyli jak się zakończy ten trzeci event w tym całym sezonie Grand Areny będzie leak Placement, a, czyli zależnie od tego jakie zająłem e, miejsce i w jakiej randze jestem, takie otrzymam nagrody, no już to oczywiście mniej widać. Jestem w randze o nazwie Kyber 2, a miejsce mam 1711 i zobaczmy co za to jest e, przewidziane, czyli w Rewards. Na koniec tego, ten Championship Rewards, tutaj obojętnie, które miejsce w Kyber 2, no otrzymam te właśnie nagrodę, czyli tytuł za Kyber Combatants, kryształy Championship Tokens i kredity. No to czekamy te 3 godziny, no w kartce więcej, bo nie, nie muszę równo o tej 23 to odbierać sobie odbiorę, no jestem właśnie jak widać mam skill rating 3564 a to jest właśnie w randze kyber 2 czyli między 3310 a 3610 jakbym po tym evencie zdobył 3611 no to by byłby w kyber 1 a za kyber 1 no są lepsze nieco nagrody, troszkę więcej kryształów no i akurat w, konkretnie w Kyber 1 e, a zależnie od tego jakie mamy miejsce no to też więcej tych kryształów, czyli miejsca od 1 do 50 mają tych kryształów, tokenów i kredytów najwięcej, no, no i specjalny też tutaj e, jest o, mm, nawet nie, kiedyś był za pierwsze miejsce jak ktoś zdobył, teraz widzę, że za miejsce od 1 do 50 jest takie samo, nieważne. W każdym razie w każdym razie ja skończę Skyber 2. No, i czekam właśnie na to, aż, e, aż będzie ten e, leak placement. No, i otrzymam nagrodę, i to będzie tyle. Kolejna doba minęła i tak właśnie wygląda gra. Mam zakończenie e, Grand Areny. I cóż, jedynie co mogę jak tu widać zobaczyć, to review mam dostępne przez 4 dni. Ale no właśnie, mówiłem, że się zakończył sezon, więc trzeba za koniec sezonu odebrać sobie nagrody. No i właśnie one są dostępne przez 6 dni mam możliwość odebrać. Mam za rangę Kyber 2 i miejsce no akurat mniej ważne, bo te miejsca są w Kyber 1 bardziej istotne w wszystkich innych rangach już bez znaczenia. No, i mam tutaj właśnie tytuł Kyber Combatant, Kryształy, Championship Tokens i Kredyty, jak tutaj widzicie. No i odbieram. I tak oto wygląda koniec Grand Areny Championship. Tak wygląda koniec sezonu. Natomiast wejdę na stronę forum oficjalnego, do którego tam link w opisie oczywiście też będzie jeżeli chcesz się dowiedzieć kiedy będzie następna Grand Arena, chociaż nie jest to za bardzo tajemnicą, że zapisy jak się zaczynają, to jest w poniedziałek tam gdzieś około 23 i trwają dobę. No i co, cały sezon trwa 3 tygodnie, potem jest tydzień przerwy, no i znowu zaczynamy od poniedziałku. Od 23 na zapisy. Natomiast aby było wiadomo, to wchodzę sobie właśnie w ten dział Dev Announcements and News i szukam sobie takiego tematu. Event Kalendar, akurat mamy lipiec. No i tutaj jest właśnie informacja o tym Grand Arena Championships, kiedy się zaczyna. O, zresztą osobno tutaj dali. Tak, bo się widzę, że pomylili, bo akurat najbliższa Grand Arena, która się zacznie. Akurat końcówka 12 lipca na no 17 lipca się rozpocznie następna Grand Arena, i to będzie oczywiście Grand Arena 5V5, czyli mamy cały sezon, czyli trzy tygodnie Grand Areny 3V3. A jak jest następny sezon Grand Areny, no to oczywiście jest Grand Arena 5V5. Chyba że w przyszłości coś się co, co do tego zmieni, można sobie patrzeć tutaj właśnie na forum. Ale oczywiście, no już od kilku lat się nic nie zmienia. Co najmniej chyba dwóch czy trzech. Ciągle mamy albo Grand Arena 3 V3, a następny sezon Grand Arena 5V5. Akurat właśnie dobrze, że w tym filmiku była Grand Arena 3V3, czyli coś nowego, czego nowi gracze nie mogą zobaczyć. Nigdzie w innym miejscu gry, bo tylko w Grand Arenie jest możliwość właśnie ustawiania składów w trzy, w trzy postacie. W obronie i, i w ataku można zobaczyć. Więc, coś co może zaskoczyć, szczególnie tych, którzy do Grand Areny nie mieli jeszcze dostępu, no i co, to tyle, jeżeli chodzi o, o, o to. Teraz właśnie mam tylko przerwę, no i potem będzie następna Grand Arena, tym razem 5V5. A na moim kanale zobaczycie, możecie bardziej szczegółowe, już same fazy ataku. Tutaj się nie skupiałem, żeby nie był ten filmik zbyt długi, ale podstawy, mam nadzieję, że tutaj znajdziecie. W opisie do tego filmiku znajdziecie playlistę z poradnikami do innych części gry, o których mówię, więc można spokojnie sobie zobaczyć, jak inne tryby w tej grze wyglądają. Jeżeli macie jakieś pytania, co dostała z Galaxy of Heroes, można oczywiście je zadawać w komentarzach. No i tyle, mam nadzieję, że ten filmik dla Was będzie przydatny i na tyle szczegółowy, że będzie wiadomo, czym jest Grand Arena. Do zobaczenia!